Uszanowanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Warcrafta 3 The Frozen Throne. Jest to ostatnia kampania nieumarłych. I teraz sprawa wygląda następująco. Jest to rozdział 6, po nim jest 7, który dzieli się na A, B, C. I potem ostatni jest rozdział 8. Zatem podzielę sobie to tak, żeby do końca tygodnia nam starczyło. No a teraz oglądajmy. Stolica jest dobrze broniona. Balnazar nie jest głupcem. Tę bitwę możemy wygrać tylko przez wyczerpanie przeciwnika. Co się stało, demonie? Boisz się? Uważaj, ludzki wsie. Wasza brawura nikomu tu nie zaimponuje. Dokładnie. Uspokójcie się, panowie. Niech to Balnazar poczuje wasz gniew. Garitosie, ja uderzę od frontu, a ty od tyłu. Śmiałe posunięcie. Od tyłu. Jednak jestem gotów na wszystko, byle odzyskać naszą stolicę. Wydaj rozkaz. Niech rozpocznie się atak. Sir, yes, sir. I teraz tak, nie wiem, czy my kontrolujemy tą bazę. Kuźwa, kontrolujemy bazę. Nienawidzę kontrolować tego shitu. Stop, misja. Znieść fioletową bazę Balnazara. Okej, wszystko byłoby spoko. Tak, gdyby nie fakt, że to właśnie ja muszę kontrolować dwie bazy. Bardzo mi się to nie podoba, stójże. 84, one dają po 6, tak? A to 3 trzeba trzasnąć. Dobrze. Dobra, teraz do Sylvanas. Tutaj trzeba walnąć 4. Z których stron mogą przychodzić? Z tej strony od mostu i z prawej. I nic więcej, czyli teoretycznie raczej easy. Znaczy easy, no. Łatwiej niż się spodziewam po prostu. Dobra. I tutaj. Teraz musimy zaatakować tą bazę po prostu. A z tego co pamiętam, tu gdzieś była taka mała baza, która będzie nas atakować, więc chcemy się jej po prostu pozbyć. Najpierw, więc może się jej pozbądźmy. O, Banshee nie ma tego wyszkolonego. Więc będzie trzeba to zrobić. Żądamy więcej drewna. A se zrób więcej drewna. Ty jak żądasz, to se zrób. Oj, co się stało? O! Lordzie Garitosie, nasi zwiadowcy odnaleźli. Aha, to też jest spoko. Kolumnę. Zgubiła się w pobliskiej dziczy. To też jest spoko fragment, jakby. Krasnoludy niemal nie są warte zachodu, jaki nam sprawiają. Przydadzą się jednak na linii frontu. Sam jakieś? Idiociałe, Jezus. Dziwnie to słowo się pisze. Znaczy, wiem o co chodzi, ale dziwnie się pisze. Nikt mnie nie widzi. No właśnie, baza jest tutaj jedna. Wszystko będzie ujawnione. Więc moglibyśmy teoretycznie już wkroczyć. Ona jest niewielka. Przywoływanie ukończone. Dobra. I dobra. I ciebie. Zrobię co muszę. Dobra. I tutaj tych trzeba zniszczyć jak najszybciej. Masz jakiś pomysł? Potępieni czekają. Dobra. Czekam na twoją radę. W miarę szybko idzie. Ruszać do ataku! Dobra. Tutaj zapadamy sobie takie coś. I tutaj też. Wydaj rozkaz. Dobra. Nie okazuj im litości. Oczywiście. Dobra, przejmij kontrolę nad nim. Jeden więcej dla nas. Siutek. Dobra. To jest mała baza, dalej jest następna, ale to nic. Chociaż w ten sposób się tutaj jakoś do tego przyczynimy. Dobra. I teraz tutaj leć. My sobie zrobimy. O, wykorzystamy sobie to po prostu. Uciekło mi słowo. Dobra. Masz jakiś pomysł? Dobra. Zadamy sobie tak, po prostu. Te życzenie jest dla mnie rozkazem. Mój los jest.
Czekam na twoją radę. Czekam na twoją radę. Aha, doszedłeś tutaj jednak? Nie, nie doszedłeś, ty się po drodze zgubiłeś. Coś cię wykryło, widzę. No dobra, trudno. Dobra. Ty już nie musisz tego robić. Bo ja tak mówię. Dobra. Ludzka baza, no ludzka... Ej, jak to? Źle obliczyłem? Aha. Nie, to budował. No dobra. Dobra, co u ludzi? Kuźnia na pewno. Aha, buffowanie tylko tych jednostek. Nie powinno być trudno. Aż tak, mam nadzieję. Elfów też nie możecie zrobić, nie? Coś tak czuję. Tak, panie. Tego się spodziewałem właśnie. Raczyska elfów też nie zrobią. Tak po prostu. No dobra, ale trudno. Tutaj już... Nadchodzą. Słucham. Niech każdy pilnuje swojej pozycji. Dobra, dobra, easy. Robimy. Nasi bracia potrzebują pomocy. Tu i tu. Jak to wygląda sprawa? Tu jesteśmy w połowie. Też spoko. Aha. Czego ci trzeba? Garitosie, ty mógłbyś podejść. My, ludzie, musimy kupić tutaj coś. Za Sylvanas. Aha. Nie cierpię pracować z tymi ludźmi. A, nareszcie. Badania zakończone. Dobra. Postawimy sobie to w ten sposób. Tak, tak. Już się za to biorę. To się przyda nam, po prostu. Pasuje. Aha. Skończone. Dobra. Powiedzmy troszeczkę bardziej zbuffowane te jednostki stąd. Chodźcie. Możecie zabić wszystkich. Nie robił to. Szczerze powiedziawszy. Tu już się kończy robić. Dobrze. To wiecie co, skoro tak wygląda sytuacja. To ja sobie to w ten sposób tutaj ulepszę. Dobra. I czterech do kopalni. Wydaj rozkaz. Dobra. Przejmij ją. Dobra, super, za darmo mamy to. I teraz tak, tutaj chyba jest baza właśnie już kolejnych. Ale dobra, zniszczymy sobie to. Ojej. Troszeczkę się wkopałem. Nie mam czasu na nic. Wyzywałeś mnie. Dobra. Czekam na twoją radę. O to chodzi. Dobra. Ulepszymy sobie tutaj. I za chwilę dopiero weźmiemy się za jakieś tam lepsze wojska. Zwój ożywienia martwych. Co ty dajesz? Ożywia 6. Aha, czyli ulti Arthasa rycerza śmierci. Po prostu. Tutaj nie ma nic ciekawego. Tam po prawej jest chyba fioletowy obóz. A tu jest dalszy pomarańczowy większy, tak? Którego też chcielibyśmy się pozbyć, rozumiem? Dalszy pomarańczowy, no właśnie. Więc skoro tak, to my sobie wrócimy do tej bazy, bo to już raczej powinno samo siebie utrzymać, tak? Mam taką nadzieję przynajmniej. Dobra, no skoro. No dobra, nie atakujcie, nie bijcie się z nimi. Ale ta Banshee się spali. No co za burak, patrzcie. O jest. Będzie psuł to, ale dobra, zginie. Nie przeszły do natarcia, tylko biją to. Modernizacja zakończona. Niewierni przełamali naszą ozację. Dobra, pot. Co tu się stało? Aha. Może jednak przeszli do natarcia. A, jest odporną skórę i nie przejmę. Pewnie. Dobrze, w każdym razie możemy te Banshee więcej porobić sobie tutaj. O. Właśnie w ten sposób. Czy ja tak uważam, że to się mi bardziej po prostu przyda niż cokolwiek innego. Postawimy sobie drugie takie coś. Rzeźnie mamy, ale druga też się przyda.
Co jeszcze moglibyśmy sobie położyć? Kościelisko pewnie też gdzieś jest, a ja nie widzę. Albo pewnie nie ma. Dobra. Jeszcze jedne koszary. Nie, koszary są podwójne też. Rzeźnia jest podwójna też. No to kościelisko postawię. Bo jednak się przyda, mimo wszystko. Bo dół ofiarny jest i jest dół ofiarny. No, żądamy więcej drewna. Ja też żądam pewnych rzeczy od was, a wy tego nie robicie. So shut the fuck up. Dobra. Jak tam gule, tu bliżej łapcie to. Tu tej cholera, się będziecie zastanawiać nad tym, co robić. Coś jeszcze chciałem postawić, ale zapomniałem. Aha, po drugi cmentarz, no dobra. Dobra. I teraz tak, baza Garitosa. Ona też nie jest taka całkiem bez strzału. Ale zaraz zobaczymy, czy da się tam jakoś inaczej dotrzeć tutaj. Bo fajnie byłoby jednak mieć tych ludzików. Dobra, zrobimy tak. Aha. Ulepszymy. Co? Are you fucking kidding me? Okej, okay, no zrobimy tego więcej drewna. O Jezus, koszary też mam trzy, no trudno. No Garitos będzie miał dużo piechurów. Trudno. Nie to tam buja, szczerze powiedziawszy. Ale dobrze. Rozumiem, że to są smoki, których Sylvana nie może przejąć. O, tak myślałem. Tam raczej też nic specjalnego nie ma, czyli jedyne miejsce, przez które mogę przejść, to właśnie baza nieumarłych, żeby dojść do krasnoludów, które przyłączą się do Garitosa. Ale jeszcze przyjrzyjmy to. Zanim to jakoś tam porządnie przejrzę, to sobie już tu może jakieś buffy damy. Bo to się jednak przyda. Dobra. W ten sposób. Żądamy więcej drewna! Ojej, żądamy więcej drewna. Biesy mogą się zakopywać, spoko, to się przyda. I biesy mogą ten pętać siecią. Też spoko. Badania zakończyły się temu. I chcemy, że niby zobaczyło wcześniej, że zginęło. Atakują te przeklęte martwiaki. Na co czekasz? O co chodzi? A, ale wy nie macie czym tego zabić. Jakoś specjalnie. Rozkazy. No dobra. Ludzie, musimy się trzymać razem. Tak, panie. Badania zakończone. To ja już pójdę. Badania zakończone. Dobra, naprawdę. A ty powiedz mi, dlaczego ty nie chciałeś tędy przejść wcześniej? Co cię tu wykryło, że nie mogłeś przejść? Nikt mnie nie widzi. Badania zakończone. No dobra, idziesz tędy. Wszystko będzie ujawnione. Pyk, pyk. Chwila, moment. Hyt, no i przyszedłeś. I co cię wcześniej zabiło, ty? Ja nie wiem, to jakiś burok jesteś jednak. Taki jakiś słabek. Co damy? Chyba piesom. A dobra, damy wszystko. Ulepszymy sobie to, tylko niech te siutki doniosą no troszeczkę więcej tego. Donieść na przykład. Dobra. Oj, ale nie wiem jak tutaj dojść dokładnie. Aha, tu są kamulce, no to ludźmi tutaj chyba dojdziemy, tak? Rozumiem. Najszybciej, no bo w fioletowej bazy wolałbym na razie nie ruszać. Koboldy to jest chwila, moment. Idź do bazy ludzi. Nie idź do bazy, idziesz do bazy ludzi, nie? Prawda? Idziesz? Przyjdziesz do nieumarłych z powrotem, buraku. Nie idziesz do bazy? Ja już nie wiem, gdzie ty idziesz. Dobra, ale podejdziemy sobie Garitosem. Kupimy trzy wieżyczki. Powiedziałem trzy. Wieżyczki, więc tak właśnie zrobimy. No, postaw. Badania zakończone. Ziup, ziup, ziup. I idź tam. Skończone. Czego ci trzeba? Dobra, Garitosie, weź sobie tam jakiś malutki oddział. Badania zakończone. I idziemy uratować radę. Tych debili. Atakują nas! Niewierni przełamali naszą obronę! Spoko, niech atakują. Nic nie zrobili. Idziemy przelec. O, wóz mięsa. Wzywałeś mnie. Te życzenie jest dla mnie rozkazem. Wóz mięsa to już jest jakiś problem dla mnie. Nasi bracia potrzebują pomocy!
się mrocznego życia. O, jest chyba nas, chodź to. O Jezu, z tymi też tutaj pobiegłem, przebiegłem przez wszystko. Chodźcie, bijcie się już z nimi. Nie ogar, jestem i tyle, no to wam powiem. Modernizacja zakończona. A mogę to przejąć? Nie mogę. Oddam życie za Nerzul. Mój los jest przebieczny. Dobra, Sylvanas to zrobi. Życzysz, panie. Tak, panie. Idziemy przelać sobie krew. Czego sobie życzysz? Życzenie jest dla mnie rozkazem. Dobra. Mój los jest przebieczny. Ulepsz to, znaczy ulepsz, no napraw. I do tego. Dobra, jak tam Garitos ci poszło? Powiedzmy, że nie straciłeś zbyt wiele. To mi pasuje. Tak, tak. Już się za to biorę. Nasi bracia potrzebują pomocy. Najwyższy czas. My, ludzie. Dobra. Musimy się trzymać razem. Jak tam kuźnia? Zamek potrzebny. No to bum, robimy zamek. Zaznajcie gniewu Legionu. Pociąć ich na strzępy. Za Lorderon. Za Lorderon, za króla. Dobra. Wy tutaj już coś zrobiliście i misja dodatkowa będzie zrobiona, tak? Nasi bracia potrzebują nam jakaś pomoc. Dobra, jakoś tam idzie. Tu się przebiliśmy, mamy już krasnoludę, tak? Hyc, mamy to. Huh. Głupia misja. Nie umiecie wykonywać prostych poleceń? Toczy się wojna, a wy urządzacie sobie jakiś zasrany piknik. Jak najszybciej przygotujcie się do walki. Natychmiast, panie. Roboty, chłopaki. Lel, rychło w czas. Płacą jak na zadawanie się z tym dupkiem. Nasi bracia potrzebują pomocy. No ma rację. Bierzmy się do walki. Nie powiem, że nie, bo ma. Jest zagrożona. Nasi bracia potrzebują pomocy. Przeklęci zdrajcy. Zapłacicie mi za to. Dobra, ci już przeszli, więc jeszcze spoko. Sylvanas gotowa. Dobra. To już są te lepsze ulepszenia, nie? Znaczy lepsze ulepszenia. Fajnie to brzmi, trochę takie masło maślane. Ale tak, to są lepsze ulepszenia. Tu damy tobie tak. Dobra, ulepszenia raczej wszystkie mamy już zrobione. Tak, wszystkie. A może z wyjątkiem tego. Smoczek troszkę kosztuje, więc troszeczkę się jeszcze wstrzymamy z tą armią. Z tą tutaj armią konkretnie. Ale za chwilę. Chwilę będziemy mogli coś zrobić, bo fajnie byłoby, gdybym zaatakował bazę pomarańczową, która mnie nie będzie atakować. To tak wiecie, byty wy. Aha, badania się robią tutaj, ty nie masz co robić, się nudzisz. To do roboty. To co? Ze dwóch nekromantów. Badania zakończone. Ze... trzy plugastwa jeszcze, czyli będzie razem 5. Chciałem raz oszukać twej potędze, ale to się już nigdy nie powtórzy. Zapłacisz teraz długi rachunek krzywd. No. Rozumiem, że macie buffy wszystkie. No właśnie. To jest fajne. Czemu wy tak mało tylko drewna targacie? Ja nie wiem, to przecież tylu was tutaj jest, a w ogóle drewnia nie nosicie. Dobra, to padło zielone coś. Teoretycznie moglibyśmy wbić już, tak sobie teraz patrzę. Ale nie ma z tym wielkiego problemu raczej chyba. Bo jakbyśmy teraz taką armią sobie wbili na Maxa i na Garitosa i chodźcie na przykład na zieloną. To zieloni nas atakują, nie? Tak, tak. Już się za to biorę. Czego ci trzeba? No pewnie, że zieloni. O, tu was jeszcze dużo jest. Halo.
Też moglibyście jednak zmienić sobie. Co? Gotów do akcji. Tak, panie. To ja już pójdę. Fokus, który obieracie. Gotów do pracy. Co to, coś zielonego jest? A nie, to jest. Lol, to jest znacznik tego, co ja tutaj robię. No debil. I trzy takie maszynki. Potem na przykład ze dwa biesy pod ziemi, nie? I kilka banż. I powinno być miodzie. Dobra, wbijamy się, ludzie. Kurde, armia ogromna. Badania zakończone. Gotów do akcji. Powiedz tylko słowo. Twój rozkaz? Masz już jakiś cel? Zostaliśmy zaatakowani. Jestem tutaj. I elo. Wydaj rozkaz. Przyjęliśmy sobie źródka. Dobra. Zostaliśmy zaatakowani. Raczej się samo też wybroni. Rozumiem, że już więcej się nie da u mnie wyszkolić, ale to już jest chyba max, tak? Który robię. Aha, to już nie dasz rady. No dobra, trudno. Ważne, że się reszta udała. Teraz gdzie jest baza zielonych? Na górę? Zostaliśmy zaatakowani. Czy tu jest chyba pomarańczowych baza, tak? Teoretycznie moglibyśmy z dwóch stron zaatakować, czy nie? Nie, baza zielonych tu jest. Czego ci trzeba? Powiedz tylko słowo. To jedziemy z nimi. Dobra. Wbijcie się wszyscy. Przedzierajcie się. Musimy się dostać do wnętrza. Musimy się trzymać razem. Użyj zwoju bestii. A wy też moglibyście już wziąć się za bazę. Co ja z tego będę miał? Tą tutaj. Idziemy wszyscy. W ogóle dacie radę? Czy żeście się wszyscy wywalili? Dobra, jakoś tam wbili. Czołgi robią swoje, widzę. Dobra, no ładnie, przymierze wbiło i robi swoje. A my wbijemy z tej strony. Wyzywałeś mnie. W pomarańczowych. Niewierni przełamali naszą obronę. Chodźcie, płonący diabły. Balnazar was wzywa. U, no nie fajnie, że on akurat wbił. Zostaliśmy zaatakowani. Nie mam czasu na wielki. Niewierni przełamali nas. Dobra, chodźcie, chodźcie, chodźcie tutaj. Wy akurat jesteście potrzebni wszyscy. No mówię, nie ogarniam zbytnio aż tak. Jakbym chciał ogarniać. Te ziemie należą do mnie. O cholera. O cholera. Musisz tam wybić. O, baza pomarańczowych jest ogromna. Ja jej nie przyjąłem, tak? No mam tutaj całą armię. Nasi bracia potrzebują pomocy i przełamali naszą obronę. O Jezus, to mi się nie podoba. Bo to mi w ogóle nie wyszło. Już tym bardziej nie tak jak chciałem. Ważne, że zielonych się pozbyłem. Tak, panie. Zostaliśmy zaatakowani. Tak, panie. Dobra. Niech dokona się sprawiedliwość. Nasi bracia potrzebują pomocy! No oni tam nie bywają, jeszcze dla nas. Jednego z twych braci uczyniłam swym sługą, a drugiego rozerwałam na strzępy. Jak sądzisz, co ciebie czeka? Wyrwać język. Szybko, szybko. Przełamali naszą obronę. Oddam życie za nas. Wydaj rozkaz. Jestem. Dobra. Baza jest oblężona. Wszyscy na stanowiska. Zostaliśmy zaatakowani. Uciekajcie.
Źle to wyszło, nie tak jak chciałem. Dobra, ale ważne, że chociaż tym się udało. I tutaj mam spokój z tej strony. No nie! My się tu nie połączymy, mamy od razu wejście, rozumiem, do... Czego ci trzeba? Tak, panie. O tych nieumarłych tutaj, tak? Jasne! Nie, no tędy nie ma żadnego przejścia, tak? No bo nie ogarniam tej mapy. Murloki. Dobra, murloki też mogą być. Dobra. Tu jest wszystko ulepszone, plugastwa się już tutaj wycofały w tę stronę. Rzeźnie. Doróbcie jeszcze po dwa plugastwa. Tego trzy walnijcie. O, kryta tylko jedna została w tym momencie. No to tak średnio bym powiedział. Zróbcie dwa żmije, żeby one nie biły zbyt wiele. Gule. Wy się widzę, nudzicie trochę, chłopaki. A i drewna też tutaj specjalnie nie ma zbyt wiele. To musicie to drewno stąd ponosić. No już trudno. Jak każesz, panie. Dobra, i wracaj do roboty. I do roboty. No i jeno. Dało radę. Ty daj to większe. I tak, tutaj faktycznie nie ma żadnego przejścia z tej strony, więc jeden... O, ktoś mi coś na Steamie pisze. Ale to nie jest w tym momencie ważne. I dobra, i teraz z tej trudniejszej roboty to zostaje nam tylko... Nie wiem, czy chcę tam bazę pomarańczowych bić, bo teoretycznie zakończenie misji skończy się wtedy, kiedy zniszczę fioletową bazę nieumarłych, więc jak teraz zbiorę sobie armię... Masz jakiś pomysł? To idę na fioletowych i heja, nie? Z Banshee chyba jednak zrezygnujemy. Tak po prostu. A tutaj, żeby... jakby ograniczyć ilość jednostek latających, bo wiadomo, że... znaczy przeciwlatającym, to sobie zrobimy to w ten sposób, jak tutaj jest. A u ludzi wyszkolimy sobie... tak, tylu wystarczy, myślę, w zupełności. A i jeszcze jedna rzecz, co trzeba będzie zrobić, to to i więcej czołgów. Czołgi po prostu niszczą ich budynki tak pięknie, że na pewno je chcę. Dobra. Czołgi to jest chyba najlepsza rzecz u ludzi. No, u ludzi, dobrze mówię. O co chodzi? A wy żebyście nie targali, to są może tartak wcześniejcie tutaj, co? No, i teraz możecie biegać. No, i teraz wy do kopalni. I ze trzy czołgi. Ojej. Pomarańczowi się wkurzyli. Tego najpierw. Dobra, jednak nie jesteś potrzebna, pani Szylwanas. Pani Szylwanas nie jest potrzebna. Bo daliśmy radę. I dwa te. A gdzie jest drugi? A, i ty pójdziesz, dobra. I ty też wyjdziesz, no i spoko, no i fajnie. Dobra. Chwilkę poczekamy. Tutaj coś może naprawimy. I tutaj do roboty idź ta. Idź ta, tak, Albercie, idź ta. Trzy czołgi, no pewnie. Dobra, jak tam u ludzi? Może więcej tych porobimy ziutków. A no pewnie. Jednak ci rycerze też są spoko, bo mają dużo życia, dużo pancerza, dużo wszystkiego. No, także mówię, z tej strony już jestem bezpieczny, nic mnie nie może z lewej zaatakować, więc jedyna baza, która atakuje, to fioletowa. No, mnie jeszcze może pomarańczała, bo zniszczyłem mniejszą, a na dużą się rzuciłem i widzieliście, jakie były, no, marne skutki tego. Aha, ten bies już nie wyjdzie, no trudno. Dobra, to skoro mamy już jakby komplet, to i gule sobie wszystkie weźmiemy do walki. Zawsze jednak dodatkowa para rąk. Do zabijania i niesienia, kurde, tutaj zagłady, nie? Okej. Okay. Ludzie już też się powoli grupują, więc może ustawmy się przed wejściem tutaj. Tak myślę, że będzie spoko. Dobra. Nasi bracia potrzebują pomocy. O!
Bądźcie posłuszne, demony. Zniszczcie tych zdradliwych oszustów. Dobra. Niszczony. Elo. Dobra, i my też moglibyśmy się już tutaj powoli... Nasi bracia potrzebują pana króla Lisza. Skrupować. Intrygujące. Z tej strony właśnie. Z dwóch stron, jak będzie natarcie na nich, to myślę, że... Spokojnie, spokojnie sobie sam poradzę. Nie cierpię pracować z tymi ludźmi. I ty. I na Garitosa, tak? Dobra. Tutaj troszeczkę się porobiło, ale to nic. I jestem ciekaw, czy jestem w stanie teraz tą bazę przejąć fioletową, bo ona jest ogromna, ale nie jest chyba aż tak ciężko. Zobaczymy zresztą. Z dwóch stron powinno być mi łatwiej, bo komputer zwariuje, mówiąc wprost. Aha. Dobra. O, ty jeszcze zostałeś. No zobacz, cóż za niedopatrzenie. Wy macie mieć to, Banshee nie mam, ale mogę sobie przyzwać coś takiego. To co, wbijamy? O, jadą koniki, to jeszcze koniki weźmiemy sobie. Pewnie, że sobie koniki weźmiemy, ja lubię koniki, lubię pociągi też. No dobra, w takim razie skoro tu już jest gotowe wszystko, to... Ej, ale to jest studnia leczenia, więc może sobie podleczmy armię, którą się da. Teraz tak połączyłem wątki. O właśnie, to nam też dużo da. 5 maszyn niszczących, wow. Dobra. Musimy się trzymać razem. Rozkazuj. Mhm. Ty już jesteś wyleczony, ty się leczysz. Ty podobnie, o, ty żyjesz. Dobra, co jest tutaj? U Jezus, ta baza jest przeogromna, tak chciałbym zaznaczyć, bo... No bo jest ogromna po prostu. Ona jakby ma dwie części i nie wiem, czy wbijamy się wszyscy w jedną część tutaj, w portal, czy w tą tutaj. Cholera, no baza jest ogromna. Ta tutaj jest podobnej wielkości, jest nieco, znaczy, jest nieco mniejsza, ale rozkład jest bardzo podobny. No trudno. Inaczej się nie da wbić. Zatem tak, wbijamy tutaj. Nasza kopalnia złota jest zaatakowana. Wbijamy tutaj. My ludzie. I wbijamy tutaj, wszyscy razem. Do natarcia lecimy. Sylvanas. Przejmij kontrolę nad dużym żmijem. Wydaj rozkaz. No, na co czekasz? Dobra. Mojego czasu. I ty, nie wiem, na kim ty mógłbyś dać, bo nie widzę żadnej małej jednostki, którą moglibyśmy my zaatakować. No ale dobra, widzę, że wbita weszła, dobra. Dobra. Zrobię co muszę. Oczywiście. No i przyjęli to. O, tu, tego, daj mu klątwę. Dał mu klątwę, hell yeah. Dobra, wbiliśmy się razem. Ludzie odnieśli ogromne straty. Ale to myślę, że to możemy sobie akurat w jakiś sposób, nie wiem, nadrobić, nie? Przejmij tego ziutka. Dobra. Dobra, wszystkim lecimy dalej, po kolei. Nie jest trudno, troszeczkę straciliśmy tutaj, ale jakieś straty zawsze muszą być, nie? Nasi bracia potrzebują pomocy. Okej. Okay. Wbijamy głębiej. Okej, okay. I teraz tak, Sylvanas, gdzie ty jesteś? Jesteś tutaj? Dobra, to używamy swoją bestii. To nie był zły bestii, to był zwój ożywienia martwych. No dobra, trudno. Bywa i tak, że jesteśmy raczyskami. Ale nie, coś tam się wskrzesiło, to też spoko. Pół biedy. Poszło szybko. Zobaczcie, jaka piękna wbita. Elo. I to ma być niby trudna misja. Troszeczkę potrwała, bo 35 minut. No ale kurczę, bitch please.
nasza kopalnia. A, ja się go nie znam, już przejąć, nie? No i co mi tutaj zrobicie, no co? Morbentfeld. By już nie czekać. Okej. O, kopalnia się zawaliła, no to tam jest XD. Dobra. I co? Coś jeszcze? No, ostatni budynek. GG, w 35 minut, ale dało się to zrobić szybciej, gdybym nie stracił armii na pomarańczowej bazie. Ale tak to... Myślę, że 25 minut na tę misję całkiem spoko. Tak, moja pani. Zabij go. Nie, to mój brat. Ale na Terezimowie nie mogą się nawzajem zabijać. Zmiana frontu to jedno, ale to... Żądam od ciebie ostatniego lojalności upiorze. Nie odważysz się. Nie? Chodź, chodź. No, wasze sprawy już skończone. A teraz zmywajcie się z mojego miasta, zanim... Jego też zabij. Z przyjemnością. No nieźle. I gule zjedzą? Tak, wiedziałem. Stolica jest nasza, ale od tej pory nie jesteśmy częścią plagi. Będziemy teraz znani jako opuszczeni. Opuszczeni. Wyrąbiemy sobie w tym świecie nasze własne państwo i wypatroszymy każdego, kto stanie nam na drodze. No nieźle. Plan jest dobry. Dobrze. W każdym razie, mam nadzieję, że się podobało. Jeśli ktoś miał jakiś problem, powiedzmy, z przejściem tej misji, to może znalazł jakieś rozwiązanie. Czołgi generalnie. No i co? I dziękuję bardzo serdecznie za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć. Siemasz. Słuchaj, mam ważną sprawę. Jeśli podobał Ci się materiał, to daj suba. Aby być na bieżąco, wciśnij taki dzwoneczek, a potem zaznacz opcję, że chcesz otrzymywać powiadomienia. To dość istotne, ponieważ YouTube nie wyświetla moich filmików. Jeśli zaś uważasz, że materiał był godny uwagi, to daj łapkę w górę i napisz coś miłego. Przytnę Ci serduszko.